Metropolia chce przejąć tramwaje śląskie, ale nie wszystkie miasta są chętne, a przynajmniej na razie. Podczas wczorajszego zgromadzenia GZM władze 5 miast wstrzymały się od głosu. To Katowice i Mielin, Kobiór, Mierzyncice i Siewierz. I to właśnie brak zgody tych pierwszych jest największym problemem. Paweł Jędrusik. Przejęcie tramwajów śląskich przez GZM nie jest nowym tematem. Metropolia chciałaby dzięki temu móc prowadzić większe inwestycje w spółce, ale najpierw musiałaby nieodpłatnie przejąć udziały poszczególnych miast. Podczas wczorajszego głosowania wstrzymały się Katowice, które są obecnie największym udziałowcem, mają 47% udziałów. Decyzja jest bardzo prosta. Dbamy o interes mieszkańców miasta Katowice i musimy się nim kierować przy każdym działaniu i to jest dla nas absolutny priorytet. W związku z tym sygnalizujemy, żeby akcje tramwajów śląskich pozostały w mieście Katowice przynajmniej do czasu zrealizowania tych najistotniejszych inwestycji, a myślę tutaj choćby o tak dużej inwestycji, tak niezwykle istotnej dla naszych mieszkańców, jak tramwaj na południe. Co ciekawe, w niektórych miastach zostały już przegłosowane uchwały w tej sprawie. To m.in. Chorzów, Dąbrowa Górnicza czy Świętochłowice. To jest proces, który może być rozłożony na lata. Też nie wszystkie gminy pewnie zdecydują się, a jeżeli nie, to tutaj nic się nie dzieje. Ten proces może przebiegać w najbliższych latach. Różne uchwały podejmowane są w miastach w różnym terminie. I tutaj nie stoi na przeszkodzie, żeby część gmin przekazała wcześniej, a część w późniejszym terminie. Tyle, że Katowice są zainteresowane wykupem akcji Dąbrowy Górniczej. To 4%. Gdyby to zrobiły, stałyby się większościowym udziałowcem i same mogłyby decydować o losach tramwajów śląskich.